Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Milosztor i zapraszam was na unboxing mojej nowej nagrywarki Elgato Game Capture HD 60. Nagrywarka ta nagrywa w 60 fps, stąd właśnie ta cyfra po HD. Jest oczywiście poprzedniczka tej nagrywarki, która jest po prostu Game Capture HD i ona nagrywa tylko maksymalnie w 30 fps. Full HD. Moją poprzednią nagrywarką była AverMedia Live Gamer Portable, która no bardzo dobrze dosyć służyła. Miała tam jakieś mniejsze lub większe problemy, ale jestem raczej z niej zadowolony. No i przyszedł czas właśnie na Elgato. W sumie na Elgato zdecydowałem się tylko i wyłącznie dlatego, że pozwoli mi nagrywać w 60 klatkach, również z peceta, chociaż ta nagrywarka jest dedykowana dla osób, które chcą nagrywać z konsol nowej generacji. No ale jak wiadomo, konsole nowej generacji mają problemy z wyświetlaniem tak dużej ilości klatek, więc myślę, że głównie będę nagrywać z peceta. Także zobaczymy, jak będzie działać. Jeśli wszystko będzie dobrze, to oczywiście AverMedia sprzedam. Dam o tym znać na Facebooku, także jeśli ktoś będzie chętny do kupienia tej nagrywarki, to może mi dać znać. Aczkolwiek już mam jednego kupca właśnie na oko, który się do mnie zgłosił, więc możliwe, że zwyczajnie jemu to opchnę. Zatem bez przedłużania zapraszam was na odpakowanie tej nagrywarki i zobaczymy, co się tam w środku znajduje. Z boku mamy po prostu napis Game Capture HD 60 plus logo Elgato, więc nic nowego. W ogóle co ciekawe, to pudełko jest wysuwane, tak jakbyśmy kupowali właśnie jakąś taką specjalną edycję jakiejś gry. Z tyłu mamy wszystkie informacje, co ta nagrywarka posiada, jakie są jej możliwości. Można bezpośrednio po nagraniu materiału wrzucić to na YouTube, co też jest bardzo dobrą opcją. Nie trzeba używać jakichś zewnętrznych programów. No i na dole jest specyfikacja komputera, jaką trzeba posiadać, żeby móc w ogóle zacząć nagrywać z tej nagrywarki. Tutaj karta ta łączy się poprzez USB 2.0, a nie 3.0, co w sumie też mnie zdziwiło. No ale tak już tutaj zadecydowali twórcy tej nagrywarki, chociaż nie wiem, strasznie jest to dziwne dla mnie. USB 3.0 byłoby chyba lepszą opcją, już teraz praktycznie każdy lepszy komputer z lepszą po prostu płytą główną siłą rzeczy posiada takie wejście USB 3.0. No i tak jak mówiłem, tutaj wyciągamy sobie to pudełko z tej osłony. Mamy tutaj jakieś motto Your Skills Immortalized. Widok z laptopa, tego okna preview. Także tak to mniej więcej wygląda. No i otwieramy sobie tutaj opakowanie. Na pierwszym planie mamy tutaj oczywiście tą nagrywarkę Elgato. Po lewej stronie informacja, skąd możemy pobrać program i sterowniki, dzięki którym wszystko będzie ładnie działać. Także wyciągnijmy sobie tą nagrywarkę. Zobaczmy, że ma tutaj matową taką powierzchnię, a nie połyskową, co myślę, że jest dobrą opcją, bo dzięki temu nie będzie widać jakichś mniejszych i większych rys. Ewentualnie, tak jak widzicie, tutaj tylko moje palce tutaj pozostawiają ślad. Oczywiście mamy HDMI out, do którego sobie, z którego wejścia właśnie wychodzi kabel HDMI i idzie do monitora. No i mamy HDMI in, gdzie podpinamy właśnie konsolę, peceta i tak dalej. Obok jest wejście USB, które podłączamy do komputera, i wyjście słuchawkowe, dzięki czemu możemy bezpośrednio z nagrywarki pobierać dźwięk, który leci gdzieś tam, powiedzmy, z gry. Poniżej mamy jeszcze oczywiście kable. Jak widać, to pudełko jest naprawdę skromne, bo poza nagrywarką mamy tylko i wyłącznie jeszcze kabel HDMI oraz kabel USB. I na tym się właśnie kończy. Jak widać, zwykły kabel USB oraz kabel HDMI. Co ciekawe, w porównaniu do LGP, czyli do AverMedii, ten kabel jest o wiele dłuższy. Gdzieś ma z metr, na pewno. No i dostaliśmy jeszcze tutaj naklejkę Elgato Game, którą możemy sobie gdzieś nakleić, na przykład na czoło. No tutaj już w pudełku nic nie mamy, także to jest cała zawartość, jak widać skromnie, ale jest wszystko to, co potrzeba, żeby zacząć nagrywać. No i ja sobie po prostu tą nagrywarkę będę testował przez jakiś czas. Mam w razie czego 10 dni możliwości na zwrot właśnie tego urządzenia. Aha, i nie powiedziałem, nagrywarkę kupiłem, co ciekawe, w Apple Store, czyli w sklepie, gdzie możecie kupić iPhony. W sklepie internetowym dałem za nią 699 zł, przesyłka była darmowa i tam po prostu zwyczajnie było najtaniej. Nagrywarka przyszła chyba gdzieś z zagranicy, ale poprzez po prostu sklep polski to zamówiłem, więc bez problemu można było tam wszystko uzupełnić, się dogadać. Nie było żadnego przeliczania walut, więc to było spoko. No i nic, słuchajcie. Pierwsze materiały już się pojawiły chyba z tej nagrywarki, bo nagrałem Drive Cluba. ostatnie dwa materiały, także możecie już zobaczyć, jak mniej więcej jakość wygląda. Mam nadzieję, że spoko, mi się wydaje, że nawet jest lepiej niż w AverMedii. Sami ocencie, dajcie mi znać. A na końcu jeszcze tutaj tego materiału pokażę Wam porównanie właśnie do AverMedii Live Gamer Portable. Tak wyglądają właśnie nagrywarki położone face to face. Jak widać, AverMedia jest troszeczkę dłuższa i wyższa. Jak sobie zobaczymy taki przekrój z boku w sumie, to właśnie zobaczymy to, że Elgato jest o wiele cieńsze, można powiedzieć. Wejścia ma bardzo podobne oraz wyjścia. No nie ma po prostu wejścia słuchawkowego, tylko ma wyjście słuchawkowe Elgato. No i nie może nagrywać na kartę pamięci, a tak to wszystko jest to samo. Aha, no i nie ma w sumie przycisku, dzięki któremu można by uruchomić nagrywanie. Trzeba to zrobić z poziomu aplikacji. Także to tyle w tym odcinku, w tym unboxingu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w jakichś innych moich materiałach. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!